minuty, proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Panie Przewodniczący Dworak, pytam konkretnie. Co pan zrobił, aby Polacy, którzy zostali nabrani przez pana Tuska, aby nie płacić abonamentu, co pan zrobił, aby tym Polakom pomóc? Czy zaproponował pan jakieś rozwiązania panu Tuskowi? Bo nie może być tak, jak tu wszyscy mówimy, że komornicy i urzędy skarbowe nachodzą tych ludzi, szczególnie biednych ludzi. Kiedyś komunistyczni działacze walczyli z krzyżami, które dzieci zawiesiły w klasach szkoły we Włoszczowej. Dzisiaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji walczy z telewizją Trwam. W czasach dyktatury komunistycznej w PRL-u była cenzura, szczególnie na wartości chrześcijańskie. Dzisiaj, blokując chrześcijanom, katolikom możliwość oglądania na multipleksie telewizji Trwam, wpisuje się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w te złe czasy cenzury komunistycznej. Panu, panie przewodniczący Dworak, pomyliły się czasy. Polska dzisiaj jest wolna i demokratyczna i katolicy mają prawo wynikające z konstytucji, aby oglądać programy społeczne katolickie w telewizji Trwam na multipleksie. Dlaczego tak mało programów o wartościach chrześcijańskich jest w telewizji publicznej? Panie przewodniczący Dworak, niech pan powie. Czas minął, proszę. Komu pan służy? Społeczeństwu czy Platformie? Tym pytaniem.